Witam Państwa bardzo serdecznie z mojej strony, witam w moim życiu. Dzisiaj będę się tak trochę obracał, ale to dobrze. Ale to bardzo dobrze. Lubię się obracać w różnych kręgach. Także dzisiejszy temat, o który tak naprawdę zostałem poproszony, bo to nigdy nie wiadomo, takich prelekcji jak dzisiejszy są 4 w roku. I te tematy zazwyczaj są ustalane według chęci i potrzeb tak naprawdę organizatorów, którzy to konsultują z osobami, które mają do czynienia no, z Wami, drodzy Państwo, ci, którzy nie współpracują bezpośrednio ze mną w taki czy inny sposób, tylko w cudzysłowie oczywiście są klientami, dzisiaj zaproszonymi gośćmi, to właśnie według potrzeb, według tematów, które poruszane są podczas rozmów, później właśnie ustalane są tematy, jakie miałbym poruszyć, przedstawić z mojej perspektywy. Proszę pamiętać, że to, co dzisiaj Państwu powiem i przedstawię, to jest wszystko mój punkt widzenia. Wiem, że jest to punkt widzenia, który jest niezgodny z większością punktów widzenia i odniesienia. Z tego też względu na pewno nie jestem prelegentem, którego się chętnie słucha, a to dlatego, że nigdy nie mówię tego, co chcielibyście usłyszeć. Uważam, że nie jestem od tego, żeby mówić komukolwiek to, co chciałby usłyszeć. Jestem od tego, żeby mówić, jak jest. A jeżeli nie jest tak, jak Państwo byście chcieli, to chciał, nie chciał, będę Was konfrontował z rzeczami, które wolelibyście nie słyszeć. Uważam jednak, że świadomość jest wszystkim. Dlatego nie owijam w bawełnę. Dlatego też kiedyś jeden z profesorów na Uniwersytecie w Wiedniu, gdzie brałem również udział wielokrotnie podczas takiej dyskusji na temat ekonomii, powiedział do mnie po spotkaniu, uprzednio, wcześniej gdzieś tam chwaląc za poziom kompetencji, powiedział jednak, z pewnością byłby Pan częściej zapraszany na tego typu spotkania, gdyby nie miał Pan w wypowiedziach tylu krawędzi kantów. Na co mu odpowiedziałem, tylko zero nie ma krawędzi kantów. Oczywiście to była moja jedyna wystąpienie na tym uniwersytecie, ale taki już jestem. Dzielę się swoją wiedzą, nie sprzedaję jej. Także wszelkie moje spotkania, jakie kiedykolwiek prowadziłem w tej dziedzinie, były dziedziną, czy były spotkaniami, na które nie biorę żadnych pieniędzy. Uważam zresztą, że ludzie, którzy mają coś do zaoferowania, powinni się dzielić swoją wiedzą, a zarabiać na tym, co mają do zaoferowania. Jeżeli to jest niezrozumiane, to nie szkodzi. Mam dzisiaj mówić o tym, jaki jest tytuł, czym są pieniądze i dla kogo, tak? Dobrze pamiętam? Macie Państwo w materiale? Czym, po co i dla kogo są pieniądze? Fokus. Fokus według mojej nomenklatury, czy według mnie, jest skrótem i oznacza nic innego jak follow one course until success. Podążaj jednym kursem do momentu osiągnięcia sukcesu. No i tutaj mamy już pierwszy spory problem dla większości tak zwanych przedsiębiorców, którzy bardzo chętnie dywersyfikują swoją działalność. Podążanie jednym kursem jest czymś, no śmiałbym powiedzieć, nieznanym. No właśnie, i tu mamy już pierwszy problem, ale to nie o tym dzisiaj. Follow one course until success. Mam mówić o pieniądzach. Czym, dla kogo i tym podobne. Na początek chciałbym postawić kilka tez moich, do których wrócę na koniec dzisiejszego naszego spotkania, czyli w okolicach godziny 23:30. A mianowicie moja pierwsza teza, te tezy pozwolę sobie troszkę rozwinąć i wyjaśnić. Myślę, że jest to konieczne między innymi ze względu na trochę inny tok myślenia z mojej strony. Moja pierwsza teza jest: biedni sprzedają swój czas, bogaci
angażują się dla idei. Używając określenia biedni, mam na myśli biedę w abstrakcyjne myślenie, mam na myśli biedę w wyobraźnię, biedę w odwagę i biedę, to jest najistotniejsze, w wartości. Nie mając własnej wartości i żadnych wartości, według których żyją, biedni sprzedają swój czas. I z tym spotykamy się na co dzień, słysząc, mam nadzieję, że nie używacie Państwo sami tego określenia, chociaż wiem, że na pewno nie tutaj obecni, to dotyczy tych, co są gdzieś tam na zewnątrz. Słyszymy bardzo często, nie mam czasu. Nie mam czasu. Wiesz, zły czas jest akurat, nie mam czasu w tej chwili, bo. Są trzy powody, dla których nie ma czasu. Nie ma czasu dlatego, że, ponieważ i bo. Nie? Ale nie ma czasu. Nie mam czasu dla mnie oznacza nie mam pieniędzy. Prosta sprawa. Ja dzisiaj mam o pieniądzach mówić. Druga część tego, co powiedziałem, czyli biedni sprzedają swój czas, bogaci angażują się dla idei. Idea, drodzy Państwo, etymologicznie wywodzi się z tego samego źródła, co ideały, ideał, idealność. Więc ludzie tak zwani biegaci, bogaci mają idealny pomysł na siebie i na świat, w którym żyją. I dlatego ideał są gotowi się zaangażować, poświęcić, oddać się tym ideałom. A to już, drodzy Państwo, są kwestie wartości. Ktoś, kto ma ideały, ma poczucie wartości. Tych właśnie wartości, o których mówiłem, że jest brak ludziom biednym. Jeszcze raz zaznaczam, ja tu cały czas mówię o tak zwanej mentalnej biedzie. Do pieniędzy jeszcze nie doszliśmy. Żeby jednak dojść do pieniędzy, trzeba mieć najpierw odpowiednio poukładane w głowie. Więc mentalne nastawienie, albo popularnie nazywane mindsetem, bo po polsku to nie ma żadnego odniesienia, więc trzeba to nazwać po angielsku mindset. You know? Mindset. Więc to nastawienie mentalne jest podstawą, żeby sobie odpowiednio to w głowie poukładać. Co dalej z tymi moimi tezami? Kolejną tezą jest, dla biednych pieniądze są powodem do działania i ich motywacją. Dla bogatych są one instrumentem do tworzenia ideałów, realizacji wizji i pragnień. Dlatego też bogatych pieniądze uwalniają, a biednych pogrążają. Biedni ludzie są w pogoni za pieniądzem. Całe życie są w pogoni za pieniądzem. Z tego też względu, oczywiście te pieniądze bardzo umiejętnie im umykają, ponieważ nie mają dla tych pieniędzy zastosowania, tylko mają dla nich wykorzystanie. Różnica polega na tym, że wykorzystując pieniądze, punkt widzenia, czyli, że tak powiem, siedzenia, albo tak zwany mindset jest wykorzystać je na moją korzyść. Ale co do wykorzystania, ja nie wiem, kto z Państwa lubi być wykorzystywany. Nie wiem, czy zapytać rękę do góry, chyba raczej nie. Nie wiem jak Wy, ale ja uważam, że pieniądz jest czymś ze świata materialnego, między innymi. I uważam, że też nie lubi być wykorzystywany, ale jeżeli masz dla pieniądza zastosowanie, czyli dać mu jakąś rolę, to co innego. Więc biedni są w pogoni za pieniądzem, bo mają dla nich wykorzystanie, który skutecznie im umyka, bogaci wychodzą pieniądzom naprzeciw, mając dla nich zastosowanie. Dla tych ideałów, dla tych wizji i dla tych pragnień, tak na marginesie, wizje i pragnienia nie mają nic wspólnego z posiadaniem rzeczy.
chęć posiadania czegoś, i znowu wracając do etymologii, czyli pochodzenia słownictwa, chęć ma tą samą źródło co chciwość. Chęć, chcieć, chciwość. Chciwość, tak na marginesie, zżera mózg, moje ulubione powiedzenie. Nie od tak sobie, tylko niestety z doświadczenia. Więc ta chęć posiadania czegoś nie ma nic wspólnego z ludźmi, którzy mają wizję i pragnienia. To jest coś więcej niż cel. Cel, żeby sobie kupić większy dom, cel, żeby sobie pozwolić na większe auto i tym podobne, to jest wykorzystanie pieniędzy na cele realizacji własnych chęci. To nie ma nic wspólnego z wizją, ani tak zwanym pragnieniem. To są już wyższe cele. To są takie tezy wstępne, do których chętnie raz jeszcze wrócę, jak już wspomniałem pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Między innymi w tym celu, żebyście Państwo sprawdzili, jak odbierzecie to po tych naszych kilku godzinach w stosunku do tego, jak odebraliście to teraz. A w międzyczasie, czyli przez te kilka godzin, przeprowadzimy sobie swego rodzaju test. Dlatego też cieszę się, że niektórzy już złapali za długopisy i za bloki, które były przygotowane w mapach. Proszę ten test przeprowadzić dla siebie w miarę uczciwie i wpisać to, co Wam przyjdzie do głowy. To się przyda. Ja w międzyczasie będę oczywiście wyjaśniał, ale zadając podstawowe takie pytania, na które należy odpowiedzieć tak lub nie, proste, tak lub nie, będziecie mogli Państwo dla siebie ustalić swoje status quo, czyli swój obecny punkt dotyczący tego, no nie wiem teraz jak to określić, czym jest sukces, czym jest wolność osobista, finansowa, jak zwał, tak zwał, bo ludzie różnie interpretują czy określają kwestię sukcesu. Ponieważ z sukcesem wiąże się również sukces finansowy. Jakieś tam osiągnięcie poziomu finansowego, a dzisiaj mówimy o pieniądzach, czym są, dla kogo są, po co są i jak przestać za nimi gonić, tylko wyjść im naprzeciw. Więc te wszystkie rzeczy, oczywiście jeszcze raz powtarzam, z mojego punktu widzenia. Tu nie chodzi o to, żeby się ze mną zgadzać. Także nie ma potrzeby do tego, żeby się źle czuć, jak będziecie Państwo dzisiaj wychodzić, nie zgadzając się ze mną. Ja jestem do tego przyzwyczajony, u mnie to niczego nie zmieni. U Was wówczas też nie. Także spokojnie. Więc mam 25 pytań. Tak jak już wspomniałem, pytania będę zdawał zero-jedynkowo, tak jak sobie je zanotowałem tutaj. Natomiast Państwa proszę, ażebyście dla siebie do tych pytań po prostu odpowiedzieli tak lub nie, ponieważ na sam koniec pozwolę sobie podać jakoby wynik tych testów, z którym, jeszcze raz powtarzam, wcale się Państwo nie musicie zgadzać. Pytanie pierwsze. Czy podjąłem za swoją przyszłość pełną odpowiedzialność? Tak lub nie? Pozwolę sobie zawsze zrobić króciutką przerwę, żebyście mogli Państwo sobie odpowiedzieć, bo widzę, że pytania też są notowane, więc proszę bardzo. I odpowiedzieć dla siebie proszę pisemnie, bo mnie przy tym nie oszukacie, jeżeli już, to tylko siebie. Jeżeli ktoś teraz poczeka na wyjaśnienia z mojej strony i wtedy sobie odpowie, to już nie będzie uczciwe. Chodzi o ustalenie waszego obecnego status quo. Teraz, za czym przedstawię mój punkt widzenia do tej kwestii. Ok. Czy podjąłem za swoją przyszłość pełną odpowiedzialność? Proszę Państwa, odpowiedzialność ma to do siebie, że w określeniu odpowiedzialności jest odpowiedź. Odpowiedź. Odpowiedzialność.
Na co jest tam ta odpowiedź? No i tutaj pewnie niespodzianka. Na wszystko. Wystarczy wziąć pełną odpowiedzialność na i dla i za siebie i znajdziesz zawsze odpowiedź na wszystko. Po pierwsze, żyjemy w dualizmie. Czyli, żeby było jasne, żyjemy w świecie, w którym sytuacyjnie zawsze jest co najmniej jedno dodatkowe wyjście. Dlaczego do tego zmierzam? Dlaczego od tego zaczynam? Dlatego, że większość ludzi twierdzi, że musi po części oddać odpowiedzialność za siebie, ponieważ nie potrafią wszystkiego rozwiązać i nie mają na wszystko wpływ. Ja natomiast uważam, że wszystko, co dotyczy ciebie, jest tylko i wyłącznie w twoich rękach. Tylko. Ale o to będziemy się jeszcze kilkukrotnie obijać podczas dzisiejszych kilku godzin tutaj ze mną. Natomiast najważniejsze jest i dlatego też jest właśnie w punkcie pierwszym, czy wziąłeś tę odpowiedzialność na siebie? Jeżeli prześledzicie, drodzy Państwo, swoje dotychczasowe życie, to na pewno nie znajdziecie takich rzeczy, o których będę za chwilę mówił, ale pomyślmy o tych, których znamy, bo ja wiem, że ci, którzy tutaj to są, to ich to nie dotyczy, ale tych, których znamy. Ilekroć słyszeliście narzekanie, że byłoby inaczej, gdyby nie, i tu wchodzą czynniki zewnętrzne, gdyby nie polityka, gdyby nie pogoda, gdyby nie sytuacja, gdyby nie kryzys, gdyby nie wojna, gdyby nie... Co tam jeszcze? Inflacja. Inflacja, o, bardzo ładnie. Kto tam, co tam jeszcze? Jest niesamowite, drodzy Państwo, jak ludzie reagują, gdy na przykład... Gdy ja mówię, że od wielu lat nie oglądam w ogóle telewizji i nie słucham radia. To mam wrażenie, że niektórzy, gdyby przy tym nie siedzieli w danym momencie, to by się przewrócili. Jakże to można nie słuchać? Przecież ty musisz być up to date. Jestem. Jak widać, żyję. Wiedzie mi się całkiem nieźle. A dlaczego nie oglądam? Dlaczego? Dlatego, że to, co tam jest mówione, w ogóle mnie nie dotyczy. To, co w tych mediach jest mówione, dotyczy ludzi, którzy poddali się wpływom mediów. Ja uznałem, że w moim życiu dzieje się zbyt dużo, żebym tracił czas na to, co ktoś tam sobie wymyślił. Żyjemy w dualizmie. Odpowiedzialność jest podstawą. Znajdziecie odpowiedź na wszystko, jeżeli więcej zajmiecie się sobą. W najlepszym przypadku tylko sobą. Jeszcze raz fokus. Follow one course until success. Koncentracja, drodzy Państwo. Absolutna podstawa. Koncentracja. Jesteśmy jak bateria. Mamy ograniczony zasób energii. Mówię o naszej energii przede wszystkim umysłowej, nie mówię o tej fizycznej, którą również posiadamy, powiedzmy, do przesuwania przedmiotów, do poruszania się i tym podobne. Nasz umysł tworzy rzeczywistość. Każdy z Was, drodzy Państwo, tworzy własną rzeczywistość. I określenie ja mam swój świat, każdy z Państwa już niejednokrotnie słyszał, a może nawet użył. Mam rację, czy mam rację? To nie są określenia wyrwane z kontekstu. Faktycznie każdy żyje w swoim świecie, choć wydawałoby się, że żyjemy w tym samym lub na tym samym świecie. Każdy żyje w swoim. I tutaj zacznę od takiej podstawowej rzeczy, jak nawet ten moment, w którym siedzimy tutaj w jednym pomieszczeniu i słuchacie Państwo tych samych słów, to każdy z Was rozumie z tego coś innego. Żyjąc w swoim świecie, a ten świat został stworzony przez wasze dotychczasowe doświadczenia. Te doświadczenia przerodziły się w przekonania. Według tego kształtuje się wasz charakter i na tym poziomie żyjecie. I to,
co do was z zewnątrz dociera, powinno być, żeby nie użyć słowa, musi być spójne z waszymi dotychczasowymi doświadczeniami i przekonaniami, żebyście się mogli z tym zgodzić. Jeśli tak nie jest, czyli to, co z zewnątrz do was dociera, nie jest zgodne z waszymi przekonaniami, dotychczasowymi doświadczeniami, to wasza świadomość nie przepuści tego, przefiltruje to w taki sposób, żebyście tego w ogóle nawet nie zarejestrowali. Dlatego też jestem świadom, że każdy z was rozumie nieco, żeby nie powiedzieć całkiem inaczej, to, co mówię, pomimo, że mówię to samo dla wszystkich. Powtarzalność jest wszystkim, to ja często powtarzam moim studentom, dlatego to, co zabrzmi, dla mnie przynajmniej zawsze tak było, to, co dla mnie zabrzmiało dobrze i wywołało jakieś dobre emocje, starałem się to zapisać i często do tego wracać, żeby nad tym rozmyślać. Ponieważ myśl jest ulotna, żeby ją zgłębić, trzeba ją zatrzymać dla siebie, robiąc to w najlepszym przypadku pisemnie i często do niej wracać, żeby ją pogłębiać. Uważam, że mowa jest cudownym instrumentem, jeżeli potrafimy słuchać tego, co mówimy. Więc zachęcam do przemyśleń, w najlepszym przypadku głębokich. Więc odpowiedzialność, drodzy Państwo, jest podstawą. Jeżeli nie weźmiecie odpowiedzialności za siebie i na siebie, tylko zawsze będziecie szukać czynników zewnętrznych jako powodów waszych niepowodzeń, jesteście zniewoleni i skazani, niestety, na brak jakichś ponadprzeciętnych sukcesów. Ponieważ zawsze znajdziecie coś, co będziecie dobrze mogli sklasyfikować jako skuteczną przeszkadzajkę w osiągnięciu sukcesu. Odradzam, drodzy Państwo. Szczęściem jest umiejętność wiedzy na temat tego, na co nie zwracać uwagę. Proponuję popracować nad tym szczęściem. Umiejętność tego, na co nie zwracać uwagę. Śmiem twierdzić, że 90% rzeczy, z którymi się stykacie na co dzień, nie mają z wami bezpośrednio nic wspólnego. Wasza uwaga, drodzy Państwo, czyli wasze umysłowe zaangażowanie, tworzy wasz świat, czyli waszą rzeczywistość. Jeśli więc w 90% wasza uwaga kierowana jest na rzeczy, które bezpośrednio z wami nie mają nic wspólnego, to tworzycie wokół siebie fikcję. I w tej fikcji niestety większość ludzi żyje przez całe życie. Jest coś dobrego oczywiście w tym, a mianowicie zawsze jest dobre w tym to, że znajdziesz powód na twoje niepowodzenie. Ktoś temu na pewno zawinił, albo coś na pewno na to wpłynęło. Z tych wszystkich zewnętrznych czynników, na które zwracasz uwagę. Drodzy Państwo, największym dobrem, jakie dzisiaj możecie otrzymać od drugiego człowieka, jest jego niepodzielna uwaga. Chętnie powtórzę, bo to jest dla mnie bardzo istotne. Największym dobrem, jakie możecie dzisiaj otrzymać od drugiego człowieka, jest jego niepodzielna uwaga. Nie wiem, czy żyjecie Państwo w tak głębokiej świadomości jak ja, ale wiem na pewno, że zwróciliście również na to uwagę, jak zmieniły się nasze czasy, że tak tego użyję określenia, w ostatnich 20 latach. Dzisiaj stojąc na skrzyżowaniu w samochodzie, powiem wam, jestem przerażony patrząc, jak ludzie przechodzą przez ulicę i wdzięczny za to, że ktoś wpadł na ten pomysł i zrobił biało-czarne pasy na przejściach. Bo przecież oni, gapiąc się w te swoje smartfony, to by się zabili o pierwszy lepszy słup. Dzisiaj chodzą ludzie z opuszczonymi głowami. Dzisiaj już nikt nie chodzi z wypiętą piersią do przodu. Kobiety wykluczając.
Dzisiaj nikt nie pochodzi już z podniesioną głową. Wszyscy mają wgapione ślepia w monitorki, które im dyktują, jak powinno wyglądać ich życie. A jak powinno wyglądać? Dokładnie tak, jak jest tam. U tych wszystkich heroes tam, tych, na tych ptaszkach, tych, wiecie co chodzi, te wszystkie ładne postacie tam. Wyimaginowane tam jakieś takie postacie różne, piękne, czyste, eleganckie, bogate i te sprawy, nie? Fikcja, drodzy Państwo, fikcja nam towarzyszy. I tym samym tracicie poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za swoje życie. Zaczynacie szukać przykładów u innych, przestając zwracać uwagę na siebie. Jeżeli żyjesz życiem zewnętrznym, a nie wewnętrznym, skazany jesteś na porażkę. No ale czy ja mówię w dalszym ciągu o pieniądzach? No raczej. Odpowiedzialność, mentalne nastawienie. Mówiłem coś o tym, prawda? Za czym zaczniesz zarabiać pieniądze? Musisz mieć wszystko tutaj poukładane. Taka jest kolejność, nieodwrotnie. To jest podobnie jak niektórzy tak zwani inwestorzy, albo ci, co chcieliby być inwestorami. To uważam też jest dobre porównanie. Chętnie zaczęliby inwestować, żeby stać się bogatszym, ale dopiero jak będą lepiej zarabiać, albo jak coś im zostanie. Wszystkiego najlepszego w następnym życiu. Numer dwa pytanie. Czy moje cele są jasno i szczegółowo pisemnie sprecyzowane? Tak lub nie? Jeszcze raz apeluję do waszej uczciwości. Zróbcie to uczciwie dla siebie. Sąsiedzi nie podglądają, a przynajmniej jeszcze przed momentem nie podglądali, dopiero te, dopóki nie podpowiedziałem, że można. Powtórzyć jeszcze raz, czy mają wszyscy? Czy moje cele są jasno i szczegółowo pisemnie sprecyzowane? Tak lub nie? I w ramach wyjaśnienia. Cel jest etapem. Cel to nie jest to miejsce, gdzie taśma jest rozwieszona z napisem meta. To jest tylko etap. Cele powinny się zmieniać. I to w najlepszym przypadku jeszcze przed ich osiągnięciem. Jeżeli nie podwyższasz sobie regularnie poprzeczki, przestajesz się rozwijać. Przestaniesz od siebie oczekiwać. A jeżeli przestaniesz od siebie oczekiwać, przestaniesz się rozwijać, zaczynasz umierać, drodzy Państwo. Jesteśmy częścią natury. W naturze nie ma zastoju. W naturze coś, co przestaje się rozwijać, zaczyna umierać. Podobnie jest u ludzi. Niektórzy już umarli w wieku 30 lat, tylko pogrzeb zostanie przeprowadzony po 70. Lecz przez te 40 lat nie żyli, tylko egzystowali. Podnoś sobie regularnie poprzeczkę. Wymagaj od siebie więcej. Tylko wtedy, jeżeli jesteś wymagający wobec siebie, możesz czegokolwiek oczekiwać od innych. To jest moja dewiza. Ale nie, większość ludzi oczekuje od innych. Szanuj mnie, respektuj mnie. Baran jeden. Poszanowanie dla mnie, owszem. Ja dla kogoś? Po co?
Ludzie z ludźmi i dla ludzi, drodzy Państwo. Jesteśmy wszyscy od siebie uzależnieni. W taki czy inny sposób współpracujemy, współżyjemy, jesteśmy od siebie uzależnieni. Cel więc jest jedynie etapem na drodze. Te cele powinny się zmieniać. No i tutaj słowo kluczowe, na wyższe. Niestety, z moich obserwacji wynika, że tendencje są odwrotne. Po pierwsze, ludzie niechętnie wyznaczają sobie cele. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś próbowali sobie cele wyznaczyć i go nie osiągnęli. I ze względu na to, że byli za bardzo zawiedzeni, postanowili więcej sobie celów nie stawiać. Jest bezpieczniej. Przynajmniej nie będziesz zawiedziona. Prawda? To jest punkt numer jeden. Ci, którzy nie zrezygnowali z celów, bo uznali jednak fajnie jest osiągać jakieś cele, to żeby nie być zawiedzionym, to obniżają swoją poprzeczkę. Jest mniejsze ryzyko, że ci się nie spełni. A większe prawdopodobieństwo, że będziesz usatysfakcjonowana. Więc obniżają regularnie swoje cele do momentu, aż zaczną kopać dół i poprzeczkę zakopywać. Po tym, jak stwierdzili, że z dywanu spaść już nie można. Jest większe prawdopodobieństwo tego, że osiągną swój cel. Prawda? No ale czy to jest rozwój? No niespecjalnie. Na czym polega rozwój, drodzy Państwo? Rozwój polega na porażkach. Bez porażek nie ma rozwoju. Nie ma. Czyli innymi słowy, delikatniej, że tak powiem, rzecz ujmując, rozwój polega na stawianiu sobie nieosiągalnych celów. Bo tylko wtedy istnieje konieczność większego wymogu wobec siebie, podejmowania decyzji, o których wcześniej byś nawet nie pomyślał. I jeżeli faktycznie otrzesz się o porażkę, to masz szansę wyciągnąć z niej wnioski. Słowo kluczowe w tej wypowiedzi? Słowo kluczowe jest szanse. Bo większość ludzi nie wyciąga wniosków. Mieli szansę wyciągnąć wnioski, nie wyciągli. Po prostu zaakceptowali porażkę i zrezygnowali z kolejnych celów. Po prostu. Uznając, nie, że się do tego nie nadają po prostu. Nie, to jednak dobrze myślałem. To nic dla mnie. Dobrze myślałem, nie? Słowo kluczowe, myślałem. Jak myślisz, tak masz. Dobrze myślałem. Wiedziałem, że tak będzie. Albo jeszcze inaczej, tego się spodziewałem. Czasami jak rozmawiam z ludźmi, którzy proszą mnie o pomoc i słyszę ich wypowiedzi, to nie wiem, od czego zacząć. Jak ktoś mi opowiada swoją historię i ja go proszę o jakieś wnioski, a on mi mówi coś w rodzaju właśnie, no tego się spodziewałem. To po co ta cała rozmowa, jeśli niczego innego się nie spodziewałeś? Warto byłoby czasami najpierw pomyśleć, potem powiedzieć, no ale nie jestem aż tak wymagającym. Więc co z tym pisemnym ustaleniem celów, drodzy Państwo? Już wspomniałem raz, że myśl jest ulotna. Jeżeli coś ci strzeli do głowy i odczujesz przy tym ekscytację, i to jest ważne, słuchajcie, drodzy Państwo, kiedy realizujemy cokolwiek? Wtedy, kiedy połączone jest to z emocjami. My, ludzie, albo wy, ludzie, tak może powiem, jesteśmy w stanie zrealizować wszystko, co przynosi nam dobre samopoczucie. A samopoczucie nie jest kwestią racjonalną, tylko emocjonalną. Więc te nasze cele, które sobie stawiamy, muszą nam dawać ekscytację. Muszą budzić emocje. Te emocje mogą być spokojnie mieszane, bo to jest część, powiedzmy sobie, pozytywna
gdzie masz już w tej chwili, nawet jak teraz mówię, to mam gęsią skórę, uwierzcie mi proszę, masz już w tej chwili to poczucie takiej satysfakcji, sobie myślisz, ja wszyscy są powyżej 18, bo czasami jak mnie poniesie, to przeknę, pomyślisz sobie, ja pierdolę, jak ja to osiągnę, to będzie po prostu zajebiście, to z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście to jest poczucie gdzieś tam cię lekko dołuje, sobie myślisz, ty kurczę, no ale tam... Ale jak to zrobić? No, a to ryzyko przy tym jeszcze jest. Więc te mieszane uczucia, one są dobre. One mają być. Przecież nie będziesz non-stop serwował tylko na tej fali. Czasami musisz być przygotowany, że cię strąci z tej dechy i musisz spod tej fali znowu wypłynąć. Nie serwowałem nigdy, ale z tego co wiem, to chyba na tym to polega. Więc te emocje mogą być spokojnie mieszane. Nie, no ale większość boi się tych emocji, bo jak tylko go poniesie lekka ekscytacja, to zaraz przyjdą wątpliwości. A tam, gdzie przychodzą wątpliwości, nie ma miejsca na entuzjazm. A bez entuzjazmu, no to powiem wam, kiepsko. Bez entuzjazmu nie ma osiągania żadnych sukcesów, żadnych. Obojętnie przez jakie rzecz napisane, żadnych. Więc jeżeli przyjdzie ci jakiś pomysł do głowy, jakaś idea, jakiś cel, zapisz sobie. I moja rada, rozpisz sobie ten cel na czynniki pierwsze. Czyli nie tylko sam cel w jednym słowie czy w dwóch słowach, co nawet niekoniecznie mogłoby być opisane jako zdanie, tylko rozpisz to na czynniki pierwsze. Co to dla ciebie znaczy, jeżeli osiągniesz ten cel? Czym ten cel w ogóle jest? Jak go osiągnąć? Co trzeba? Zacznij już planować. No i tutaj, drodzy Państwo, nie wiem, czy to jest dla Was niespodzianka, bo ci, którzy się interesują trochę tak zwanym rozwojem osobistym, to pewnie natknęli się już niejednokrotnie na tego rodzaju badania. Jedynie 2% ludzi planuje pisemnie i rozpisuje swoje cele. 2% ludzi zajmujących się sukcesem. Ja nie mówię tutaj o tych ludziach, którzy pracują, że tak powiem, na etacie. Ludzie pracujący na etacie żyją w świecie ograniczeń, nakazów, zakazów i tym podobne, okej? Ja tutaj mówię o ludziach, którzy dążą do tego, żeby żyć bez ograniczeń. I mimo tego, że dążą do tego, aby żyć bez ograniczeń, nie zapisują swoich celów, bo jedynie 2% z nich to robi. I tym samym łatwo jest zapomnieć, dlaczego. A twoje dlaczego jest najważniejsze. No bo czym jest twoje dlaczego? To jest właśnie to, dlaczego to robisz. Dlaczego wstajesz rano? Dlaczego się zdecydowałeś w ogóle na to, a nie na coś innego? Dlaczego w ogóle się tym jeszcze zajmujesz po tych całych perypetiach, które przeżyłeś do tej pory? Dlaczego? To dlaczego musi być spisane? To są twoje cele. No może nawet nie sięgając tak wysoko i nie nazywając tego wizją, ale celem, tym kolejnym etapem. Ale to ma być zapisane szczegółowo. Co to ma być? Jak to ma wyglądać? Dlaczego to ma być właśnie to? I to jest wasza mantra, drodzy Państwo. Jeżeli masz to już zapisane, to ci pomoże zawsze, w każdej jednej sytuacji, gdy poczujesz tak zwanego doła. Każdy wie, o czym mówię? Nie, ja wiem, wy jeszcze czegoś takiego nie mieliście, ja już miałem parę razy. A jak masz takiego doła, to wtedy sięgasz po swoje notatki i przywołujesz sobie znowu w swoim umyśle, zwracasz na to znowu co? Uwagę, a twoja uwaga wnosi w to energię. Więc na czym się znowu skupiasz? Na twoich celach, na twoim dlaczego. Za czym jeszcze zacząłem ja osobiście coś takiego robić? Bo ja dla jasności nie miałem ani żadnego coacha w moich początkach, ani nic, po prostu
musiałem, całe szczęście, to nie jest żaden punkt krytyki, musiałem wszystkiego uczyć się sam, jeszcze raz powtarzam, całe szczęście. To ja po prostu robiłem to w taki sposób, że czytając książki, jak czytałem jakąś książkę, o ile potrafiłem, bo ja, dla tych, którzy nie wiedzą, robiłem swoją, no tak to ładnie określę, karierę w Niemczech, a jadąc do Niemiec, to umiałem powiedzieć nein, guten Tag i danke. Z tym, że nein nawet napisałem z błędem, więc nawet nie wiedziałem, jak to się pisze, ale umiałem powiedzieć nein. Więc jak już umiałem trochę dukować w języku niemieckim, zacząłem czytać książki, to po prostu robiłem to w taki sposób, że jak coś przeczytałem i zrobiło na mnie wrażenie pozytywne, czyli co wywołało? Emocje, właśnie, to brałem po prostu flamaster i zaznaczałem sobie to. Zaznaczałem sobie to zdanie. I za każdym razem, jak miałem takiego doła, to nie było często, powiedzmy sobie raz, dwa razy na dzień, to sięgałem po prostu po taką książkę i otwierałem byle gdzie, gdzie było kolorowo, gdzie zaznaczyłem wcześniej. I sobie czytałem to, żeby co? Żeby moją energię znowu ukierunkować inaczej. Bo czym jest taki dół, o którym mówimy? No to jest emocjonalny zwrot naszej uwagi na negatywne czynniki. Z czym związany jest taki dół, w który wpadamy? Z jakimś przeżyciem, z jakąś sytuacją. To jest tak zwany moment, który nagle spowoduje, że nam się przeleje ten cały zbiór drobnych punktów wątpliwości i niepowodzeń, które nam się zbierają, które są zazwyczaj niestety tylko w naszej głowie, bo większość z tego, o czym myślimy, nigdy się nie wydarzy, jeżeli chodzi o te czarne scenariusze, ale jesteśmy bardzo kreatywni w tej kwestii, więc tutaj nie ma problemu w tym akurat. Jak już ci się uzbiera i nagle faktycznie zostaniesz skonfrontowany z jakimś czynnikiem zewnętrznym, który faktycznie ci potwierdzi którąś z tych tysięcy twoich czarnych scenariuszy, to wpadasz w dół i myślisz sobie, wiedziałem. I w tym momencie dobrze jest sięgnąć właśnie po coś, co cię wyciągnie. Nie po kogoś, po coś, co ciebie wyciągnie, co jest z twoimi emocjami związane, co dla ciebie miało jakąś wartość emocjonalną. W najlepszym przypadku są to twoje własne notatki. W najgorszym przypadku, tak jak już wspomniałem, ponieważ ja takich rzeczy nie robiłem, nikt mi o tym nie mówił, że można, dopóki sam na to nie wpadłem, sięgnąć po jakąś książkę, którą ewentualnie przeczytałeś i która w poszczególnych momentach zrobiła na tobie jakieś dobre, pozytywne, emocjonalne wrażenie i to zaznaczyłeś. Moje książki, drodzy Państwo, są wszystkie pokolorowane. Tylko nie mówcie tego bibliotekarce jakiejś, bo te panie nie rozumieją akurat tego, jak ty podchodzisz do swoich książek. Że co pan robi? Ja mówię, no ja swoje książki zaznaczam. W książkach pan maluje? Ja mówię tak, to mam nadzieję, że chociaż ołówkiem. Ja mówię, nie flamastrem. Boże! No, ale to już jest inna kwestia. Moje zapłaciłem, więc moje. Raz jeszcze, drodzy Państwo, bez znaczenia w tej chwili, proszę nie zmieniać swoich odpowiedzi wcześniejszych. Jeżeli nie zrobiliście, nie robicie tego, tych pisemnych celów, szczegółowo opisywać. Moja propozycja, zacząć z tym jak najszybciej. Kolejne pytanie. Trzecie. Czy jestem gotów na zapłacenie ceny za ten sukces? To jest trzecie pytanie. Czyli z 25 dość wcześniej postawione, ale warto, drodzy Państwo, w kontekście czasu. Czas jest Waszym największym majątkiem. Mam nadzieję, że nie należycie do grupy ludzi, które ten czas sprzedała za pieniądze. Liczę przynajmniej na to, biorąc pod uwagę to, że mieliście dzisiaj czas przyjechać tutaj, to mam nadzieję, że macie trochę tego czasu jeszcze do własnej dyspozycji. Warto dla siebie ustalić cenę, jaką jesteście gotowi zapłacić. Ja moim wszystkim studentom przez wszystkie lata powtarzam cały czas, sukces jest wprost proporcjonalny do twojego zaangażowania.
Czym jest zaangażowanie? No, lubię to określenie, szczerze powiedziawszy. Poświęcenie. Można je różnie interpretować, jak najbardziej, to określenie poświęcenia. Natomiast ja wyjaśnię moją perspektywę, która pewnie jest pokrewna z większością, tak czy inaczej. Czym jest poświęcenie? Poświęcić się czemuś. Poświęcić coś. Ok? Kwestia zaangażowania, o której mówiłem, w zdaniu, że sukces jest wprost proporcjonalny do Twojego zaangażowania. Poświęcenie oznacza coś za coś w takiej powszechnej mowie. Ponieważ mamy wszyscy tyle samo czasu do dyspozycji, wszyscy też swój czas w jakiś sposób już wykorzystujemy. Coś robimy. Nawet jeżeli Wam się wydaje, że nic nie robicie, to już coś robicie. Więc robimy wszyscy coś z tym czasem, który mamy do dyspozycji. To jest genialna informacja, drodzy Państwo. To jest bardzo sprawiedliwe, że wszyscy mamy tego czasu tyle samo. Mam na myśli na dobę, nie na długość życia. Co się z tym wiąże? A mianowicie to, że jeżeli chcesz robić coś innego, nowego, a każde jedno osiąganie sukcesu jest właśnie z tym związane, ponieważ wszystko to, co robiłeś do tej pory, cały ten pakiet, wszystko, co robiłeś do tej pory, doprowadziło cię tu, gdzie jesteś. A to, że interesujesz się sukcesem i chcesz mieć więcej pieniędzy, co związane jest z sukcesem, powoduje, że musisz robić jednak coś inaczej. Bo to, co robiłeś do tej pory, doprowadziło cię tu, gdzie jesteś i dało ci to, co masz. A że chcesz coś innego, musisz stać się najpierw kimś innym. Więc musisz robić inaczej, inne rzeczy. Co się z tym wiąże? Rezygnację z tych rzeczy, które robiłeś do tej pory w tym czasie. Czy to jest logiczne? Myślę, że jest. Z niektórymi trzeba przegadać lata, bo tego nie rozumieją. Bo chcieliby sukcesów, więcej pieniędzy, ale żeby zmieniać coś, ale że co? Że musisz czegoś zrezygnować? A kurna, ale czego? No czekaj, niech pomyślę. To nie będę wychodził z psem na spacer, to córkę wyślę. To zrezygnuję z tego. No stary, ale to ma być poświęcenie. Ty nie masz rezygnować z tego, co i tak do tej pory robiłeś niechętnie. Poświęcenie polega na czymś innym. Ty musisz zrezygnować z rzeczy, które byś chętnie dalej robił. Na przykład oglądanie seriali. Chętnie byś dalej oglądał. Siedział elegancko w swoim wygodnym fotelu, z nogami w ziemi z doniczką, żeby się przyzwyczaić do ziemi, prawda? I obserwowałby się ewentualnie, co się tam dzieje w tym świecie, w którym żyjesz już. Znasz wszystkie imiona, daty urodzin, dzieci, wnuki, kto z kim i w ogóle, kiedy, nie? Tam w ogóle w tych serialach to i tak już każdy z każdym spał, więc to wszystko nudne jest. Dlatego czasami aktorów wymieniają. No i co się tam dzieje? No trzeba żyć tym przecież, prawda? No z tego musisz zrezygnować, na przykład. No właśnie. I wracam do mojego pierwszego zdania odnośnie osiągania sukcesów. Wprost proporcjonalne do zaangażowania. Poświęcenie. Z czego chcesz zrezygnować? Czym większe poświęcenie, tym większy sukces. No ale nie, no. No nie, żeby się poświęcać, prawda? Ja to nazywam strefą niewolniczą, drodzy Państwo, co niektórzy nazywają to strefą komfortu. Ja? Masz taką swoją strefę, gdzie już wszystko znasz. Wszystko jest znane, wszystko wiesz, wszystko znasz, wiesz co, gdzie, jak, to jest strefa komfortu dla co niektórych. Ja to nazywam strefą niewolniczą. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę tam nie wolisz być. Ty wolałbyś być gdzieś indziej. Przecież ci się to nie podoba, dlatego interesujesz się sukcesem. Przecież chciałbyś zarabiać większe pieniądze, więc w tej strefie ci się nie podoba. Bo z czym wiążą się większe pieniądze?
No wiem, na te większe pieniądze to ty masz już wykorzystanie tu. Zmiana warunków mieszkaniowych, prawda? To było takie pierwsze, co nie? Byłem jakiś oczywiście większy samochód albo drugi, prawda? Żeby cały czas nie trzeba było się dzielić kluczykami z żoną, prawda? Kto będzie jechał gdzie? Co byś jeszcze wykorzystał te pieniądze? No wykorzystanie już jest, więc ta strefa, w której jesteś, wcale ci się nie podoba. Nie wolisz w niej być, wolałbyś być gdzie indziej. Więc to jest strefa niewoli. Chcesz się z niej wyrwać. Więc jak chcesz się z niej wyrwać, pozostawiając wszystko po staremu? Nie da się. A mimo wszystko, paradoksalnie, większość ludzi chciałaby zmienić swoje otoczenie i swoje warunki życia, nie zmieniając nic w swoim życiu. Trudno to zrozumieć, ale akurat tak wymagający wobec siebie nie jestem. Więc trzeba ustalić dla siebie, drodzy Państwo, jaką cenę chcecie zapłacić. Bo zasada coś za coś nie jest zasadą wymyśloną przez biznes, ekonomię czy rynek, tylko to jest zasada natury. Naturalna zasada, naturalne prawo, coś za coś. Naturalne prawo natury. I czym więcej oddasz cosiów, tym więcej cosiów dostaniesz. Ustal więc dla siebie, czy jesteś gotów na poświęcenie, na rezygnację. Żeby się poświęcić czemuś innemu. Bo jeżeli przy takich przemyśleniach, i to jest naprawdę moje szczere, szczera rada, przy takich przemyśleniach masz naprawdę złe samopoczucie, odpuść sobie. Szkoda czasu. Naprawdę, mówię zupełnie szczerze, szkoda czasu. Jeżeli nie umiesz się zdecydować, jeżeli tak naprawdę czujesz opór, nie chcesz rezygnować ze swojego dotychczasowego życia, a przynajmniej z przerażająco przeważającej większości wszystkiego tego, co do tej pory nazywałeś swoim życiem, odpuść sobie, proszę, kwestię zmian i sukcesu. Szkoda czasu. Spójrz wokół siebie, ludzie egzystują bez sukcesów. Nie ma problemu. Czwarte pytanie. Jeżeli ktoś chce uzupełnić, bo ja mam tutaj, że tak powiem, takie nadrzędne tytuły do każdego, albo czego dotyczą. Pierwsze pytanie dotyczyło tak na marginesie zdolności samodzielnego życia. Drugie to była kwestia świadomości potrzeb. Trzecie, które przerabialiśmy przed momentem, to była kwestia właśnie poświęcenia. No i czwarte. Czy znam swoje silne strony? Tak lub nie? Tak lub nie? Nie zapomnijcie o odpowiedzi dla siebie. Tak lub nie? Czy znam swoje silne strony? To dotyczy świadomości mocy, którą posiadamy. Każdy z nas, każdy, powtarzam, każdy ma jakąś silną stronę. Ma w sobie jakąś moc, nazwijmy to jasno. Moim zdaniem rozwój oraz sukcesy nie polegają na tym, żeby pracować nad swoimi słabymi stronami, tylko na tym, żeby pracować nad swoimi silnymi stronami. Szkoda czasu marnować, żeby pracować nad swoimi słabymi stronami. Czas powinniśmy ukierunkować na nasze silne strony po to, żeby stać się wyjątkowym. Ale o tym jeszcze za chwilę więcej.
Uważam, że nie ma ludzi, którzy nie są przez samych siebie prześladowani wątpliwościami w różnych kwestiach. Jest to normalne, ponieważ nie ma kogoś takiego, kto składałby się, że tak się wyrażę, tylko i wyłącznie z mocnych stron. Możesz mieć talent w jednej, może nawet w kilku dziedzinach, ale nie we wszystkim. Co bardzo łatwo i szybko można stwierdzić, mając do czynienia i przebywając z takimi ludźmi. Co ciekawe jednak, ci ludzie nie wstydzą się swoich słabych stron. W żadnym wypadku. Ale są świadomi swoich mocnych stron. I na nich budują swój sukces. Świadomość swojej mocnej strony jest fundamentem do budowania pewności siebie. Wasza pewność siebie, drodzy Państwo, czy generalnie pewność siebie człowieka jest jego przyszłością. To jest niebywałe, drodzy Państwo, i to z pewnością stwierdziliście niejednokrotnie w swoim życiu w różnych dziedzinach. Teraz szukam słów, żeby to dobrze ubrać. Z jakim ogromnym brakiem kompetencji ludzie o wysokim poziomie pewności siebie odnoszą sukcesy. Prawda. Nie będę tu podawał nazwisk, bo to nie trzeba nawet telewizji oglądać. Drodzy Państwo, pewność siebie jest fundamentem waszej przyszłości. A pewność siebie, chodzi o naszą pewność siebie, możesz budować tylko na bazie świadomości tego, co faktycznie u ciebie daje pewną moc, czyli czego u siebie możesz być pewien. Pewność siebie. Absolutna podstawa. Jeżeli jesteś tego świadom i pewien, to pracuj nad tym. Rozwijaj to. Rozwijaj to. Zdziwisz się, jak wiele rozgałęzień znajdziesz, jak szeroka ta perspektywa może się zrobić z tej jednej, jedynej małej choćby dziedziny, którą u siebie znajdziesz i którą uznasz, że wow, w sumie to w tym to ja jestem granat. Tylko to, co ci w tej chwili przyjdzie do głowy pod tym kluczowym właśnie kwestią, którą nazwałem tym, okaże się, że jest nieco szerszą perspektywą, jak zaczniesz nad tym rozmyślać. Że to nie jest wcale takie małe coś, że to jest coś znacznie większego. Ale kiedy możesz to stwierdzić, jak zaczniesz nad tym myśleć, jak zwrócisz na to uwagę, jak przyłożysz do tego energię i zaczniesz to, jak to się ładnie, popularnie mówi, rozkminiać. Wtedy się okaże, że faktycznie to jest coś niesamowitego. Nad tym należy pracować i na tym należy budować. Czyli świadomość mocy, znam swoje silne strony, tak lub nie. No i tutaj pytanie piąte. Jestem co najmniej w jednej dziedzinie lepszy od innych? Lepszy lub ukośnik inny od innych. Lepszy kojarzy się, raczej wiąże się zazwyczaj z innością, bo tutaj właśnie tego dotyczy ten punkt. Jest zatytułowany inność, drodzy Państwo. Inność. Ci z Państwa, którzy słuchali może
fragmentów moich wykładów na kanale YouTube lub czytali moje książki, wiecie, że właśnie temu poświęcam dość dużo uwagi, ponieważ uważam, że inność wywołuje automatycznie sukces. Zwróćcie uwagę, taki prosty przykład, nawet na ludzi, których inni podziwiają. I stwierdzicie natychmiast, że ci ludzie są inni niż inni. Żyją zazwyczaj według własnych zasad, robią co chcą, i to nie tylko w cudzysłowie, tylko dosłownie, zachowują się jak chcą, nie trzymając się żadnych ogólnych zasad, żyją swoim życiem według własnych zasad, uzewnętrzniając to kompletnie, w ogóle się tego nie wstydzą, wręcz przeciwnie, manifestują swój sposób życia. A co robią pozostali? No różne rzeczy, piszczą, krzyczą na ich widok, nie mam pojęcia, rzucają majtkami, te sprawy. Podziwiamy ludzi, którzy są inni, którzy żyją własnym życiem. A jak przyjrzycie się, bo tutaj oczywiście mówię w tej chwili niekoniecznie o świecie biznesu, jeszcze przynajmniej mi się nie zdarzyło, żeby ktoś majtkami, ale dobra. Jeżeli spojrzymy na świat, powiedzmy sobie, biznesu, to tutaj również podziwiamy ludzi, którzy żyją zupełnie innym życiem. Swoim, według własnych zasad. No właśnie, inność. Drodzy Państwo, ludzie mają trzy potrzeby. Po pierwsze, potrzebę przynależności, żeby czuć się bezpiecznie. Po drugie, najważniejsze, jak już przynależą, to chcą się wyróżniać. A wyróżniać się możesz tylko wtedy, jeżeli wykażesz się innością. To jest logiczne. Jest ok, kwestia inności. Szóste pytanie. Czy jestem gotowy do ciągłej, dalszej nauki o sobie? Uwaga. Czy jestem gotowy do ciągłej, dalszej nauki o sobie? Właśnie. Gotowość do ciągłej, dalszej nauki, ale o sobie, nie o świecie. Ty jesteś twoim światem. Ty tworzysz swoje okoliczności. Więc musisz poznać siebie, swoje silne strony, znać swój tok myślenia, nie być zwykłym reagującym. Większość ludzi reaguje, dlatego tak łatwo nimi manipulować. Bo reagują na czynniki zewnętrzne, na bodźce. Mało kto włącza przy tym drogę dedukcji, tylko reaguje. Świadomość jest dosłownie muśnięta bodźcem i reagują według bodźca. Bez przemyśleń. A to nie o to chodzi. Bo to nie jest wtedy związane z twoim życiem i z twoją decyzją, tylko z twoją reakcją na to, co ktoś chciał u ciebie wywołać. Więc jeżeli ja osobiście, to wszyscy moi studenci wiedzą, jestem przeklęty przez samego siebie, ponieważ podważam każdą swoją decyzję. Systematycznie, regularnie, konsekwentnie. Podejmuję jakąś decyzję i pracuję nad tym, żeby udowodnić sobie, że była niepoprawna. Do momentu, aż nie znajdę żadnych innych sposobów ani dróg do tego, żeby stwierdzić, że jednak była dobra. A co, jeżeli nie była? No to nie była. Skąd wiesz, która decyzja jest dobra? Nigdy nie wiesz. Podejmując decyzję, nie wiesz, czy jest dobra. Kiedy będziesz wiedział, czy jest dobra, czy zła? Kiedy się zrealizuje, albo się nie zrealizuje. Czyli kiedy przejdzie proces.
działania związane z tą decyzją. Ja staram się ten proces skrócić tuż po podjęciu decyzji, podważając ją, szukając alternatyw, sposobów, tworząc różne strategie, okay? W różnych kierunkach, nawet tych najbardziej niemożliwych. I to jest ciekawe, bo to, co czasami albo tak teraz uważam za niemożliwe, okazało się, że często okazało się, było już możliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych. To, co ty uważasz za niemożliwe, się okaże, że ktoś jednak zrealizuje. Tym bardziej, jeżeli mamy do czynienia z tak zwanymi ustawodawstwami i tak dalej. Kreatywność nie ma końca. Dobrze. Uczyć się o sobie jest najważniejsze. Ja mam, całe szczęście, tak przyznam, ten fortile, czyli korzyść, można powiedzieć, z mojego zawodu, że jako sprzedawca mam do czynienia z ludźmi, więc mogłem uczyć się na ludziach. I stwierdziłem, że jak poznasz się na ludziach, to poznasz się na sobie, ponieważ mamy duże podobieństwa. Także kontakt z ludźmi jest tym przydatny, jeżeli chcesz poznać dobrze siebie. Siódme, przedostatnie w mojej pierwszej części, jest szansa, że się wyrobię. Czy posiadam wysoki poziom cierpliwości? To pytanie dotyczy lojalności wobec siebie, tak na marginesie. Tak lub nie? Czy posiadam wysoki poziom cierpliwości? I tutaj wrócę do drugiej części pierwszej tezy z samego początku mojego dzisiejszego wykładu, a mianowicie druga część pierwszej tezy brzmiała: bogaci angażują się dla idei. Pamiętają wszyscy? Czym jest cierpliwość? Cierpliwość zawiera w swoim określeniu cierpienie. Cierpliwość. Czy jesteś gotów na cierpienie dla swojej idei? Wcześniej mówiłem o cenie do zapłacenia. Teraz mówię o cierpliwości, o cierpieniu. Czy to jest to samo? Ja, z mojego punktu widzenia, uważam, że nie. Ponieważ podczas gdy ewentualnie przy tej rezygnacji, przy tym poświęceniu, o którym mówiłem wcześniej, podczas omawiania tematu poświęcenia, mówiłem o tym takim złym emocjonalnym samopoczuciu, to mówiąc o cierpieniu, mam na myśli dosłownie fizyczne odczucie bólu. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał już takie fazy u siebie, prowadząc swoje interesy czy biznes, że powiedzmy sobie nie spał po nocach, bolała go głowa, dostawał rozwolnienia i tym podobne. Takie typowe choróbki przedsiębiorców. Ktoś wie, o czym mówię? No, śmiało, bez wstydu, kurczę, słuchajcie. To jest cierpienie fizyczne, okej? Ale czy to spowodowało, że zrezygnowałeś? No teraz nie będę nikogo prosił o podniesienie ręki do góry, czy tak, czy nie. Ale właśnie o to chodzi. Czy udowodniłeś wysoki poziom cierpliwości w momentach, gdy faktycznie było krytycznie? Bo to jest między innymi ta ekstra cena, którą trzeba zapłacić za sukces. Dzisiaj, drodzy Państwo, i to jest niesamowite, bo moje życie nie różni się niczym od ludzi, którzy osiągnęli sukces obojętnie w jakiej dziedzinie, bo wszyscy przeszli to samo. To jest kopiuj wklej. To jest dosłownie tak nudne, powiem Wam, że jak ja rozmawiam z takimi ludźmi, to muszę się czasami powstrzymywać, żeby nie usnąć. Żartuję w tej chwili, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, o czym mówię. To jest kopiuj wklej. Ci ludzie wszyscy przeszli to samo. Zapłacili wysoką cenę. Wielu z nich musiało wszystko poświęcić. Wszystko, zaznaczam, wszystko. Znajomych, niektórzy nawet rodzinę. Ponieważ rodzina się od nich odwróciła, to nie oni odwrócili się od rodziny. Słuchajcie, nasi najbliżsi są zajęci tym, żeby nic się u nas nie zmieniło. Przede wszystkim,
Bo jeżeli u nas się coś zmieni, to oni nas stracą, bo oni należą do naszego kręgu, który jak nazwałem wcześniej? No, oni do tego należą, a my chcemy to zmienić, bo zmieniamy swoje życie. Więc oni robią wszystko, żeby nam to wybić z łba. Bo to nie jest dobry pomysł. Bo ty musisz zaczynać od zera, a widzisz, że gówno z tego masz? Więc niektórzy zrezygnowali z kontaktów z rodziną. Słuchajcie, jeżeli to nie jest poświęcenie, to nie wiem, co można nazwać poświęceniem. Jeżeli to nie jest cierpienie, to nie wiem, co można nazwać cierpliwością. Właśnie. I co? Jajco. Dalej swoje. Po prostu. To jest cierpliwość. Lojalność wobec siebie, drodzy Państwo. Nie jesteśmy nikomu nic winni. Tylko sobie. I ostatnie w tej pierwszej części, czy w przypadku problemów i wyzwań. Udowadniałem już swoją dyscyplinę. No i można byłoby ewentualnie w tej chwili szukać pokrewieństwa z poprzednim pytaniem. Ale odpowiedzmy sobie najpierw tak lub nie. Czy w przypadku problemów i wyzwań udowadniałem już wielokrotnie dyscyplinę? Cierpienie. To pytanie nazwałem umiejętnością trwania. I uwaga, słowo kluczowe. Trwania w działaniu. Ponieważ poprzednie pytanie dotyczące tego cierpienia i cierpliwości często wiąże się z tym, że w momentach właśnie takich niepowodzeń, takich ciężkich depresji i dołów po prostu zamieramy i nic nie robimy, chcąc przeczekać. I to jest największy błąd, jaki możemy zrobić. To jest największy błąd, jaki możemy zrobić. I tutaj ta dyscyplina, okay, umiejętność trwania w działaniu, to jest kluczowe. Bo w tym momencie powinieneś bez względu na wszystko i ze względu na wszystko działać z podwójnym zaangażowaniem. Z podwójnym zaangażowaniem. Tylko w ten sposób jesteś w stanie wyrwać się z tej matni, w którą się wmanewrowałeś. Czy takie sytuacje są konieczne na drodze do sukcesu? Nie są. Są gwarantowane. Dziękuję za pierwszą część. Zapraszam.